Czasami bardzo szybkie działania potrafią doprowadzić do wypracowania rozwiązania uzgodnionego z Brukselą. Ale dla nas najważniejszy jest polski przedsiębiorca. Dla nas najważniejszy jest człowiek, mieszkaniec Polski, każda Polka i każdy Polak. I tutaj warto pokazać, drodzy Państwo, drodzy rodacy, ten kontrast, tę różnicę, jak to wyglądało w minionych latach, w latach rządów Platformy Obywatelskiej. Kiedy pojawiały się jakieś problemy, oni chowali głowę w piasek. Siedzieli z założonymi rękoma, mówili, że się nie da, nie ma pieniędzy, nie będzie pieniędzy, to są ich słowa. Jak był problem w budżecie, to podnosili VAT, podatek VAT z 22 na 23%. My obniżyliśmy podatki. Dalej był problem w finansach publicznych w czasach rządów Platformy, to podnieśli wiek emerytalny po to, żeby mniej płacić emerytom. My wdrożyliśmy 13, 14 emeryturę bez podatku do 2,5 tysiąca złotych i rekordowe waloryzacje. W tym roku będzie absolutnie rekordowa waloryzacja dla emerytur. Kiedy dalej brakowało pieniędzy w kasie rządów Platformy Obywatelskiej, oni zabrali OFE. My wdrożyliśmy tarczę antyinflacyjną, tarczę antykryzysową. Staramy się zawsze być blisko człowieka, blisko jego potrzeb. Dziś, drodzy Państwo, spotykamy się tutaj w piekarni. Piekarnia jest w pewnym sensie miejscem symbolicznym. Chleb w polskiej tradycji to symbol dostatku, zabezpieczenia podstawowych potrzeb. Wiemy o tym doskonale. Ja dziękuję bardzo braciom Rasińskim, którzy tutaj od ponad 30 lat mają swoją piekarnię, i wszystkim piekarzom w całej Polsce za to, że dostarczają chleb do polskich rodzin codziennie. To tak ważne, tak symboliczne i jednocześnie to, że te lokalne polskie piekarnie mają takie znaczenie dla rynku w każdej gminie, w każdym powiecie, jest dla nas zobowiązaniem. I to zobowiązanie przekuwamy w czyn, przekuwamy w działanie. Zdecydowaliśmy się, aby wszystkie piekarnie i cukiernie mogły skorzystać od 1 kwietnia z obniżonej względem cen rynkowych stawki na gaz. Otóż wiem, że są oferty na 600, 700, 800 zł za megawattogodzinę. My będziemy gwarantowali na zasadzie de minimis, to jest procedura unijna i musimy się jej trzymać, ale pieniądze będziemy gwarantowali my i przeznaczamy te pieniądze z naszych zasobów do poziomu 200 zł i 17 groszy dokładnie za megawattogodzinę. To będzie wielka ulga dla tych piekarni, dla tych cukierni, które muszą płacić dzisiaj więcej. Od 1 kwietnia mogą planować sobie już znacząco, znacząco niższy koszt. I szanowni Państwo, przypomnijmy sobie jeszcze kilka miesięcy temu. Miało nie być węgla, a węgiel jest. Pamiętacie Państwo, jak Platforma straszyła, że nie będzie gazu. Gaz też jest. Gaz będzie coraz tańszy. My oferujemy to, my to zapewniamy. Miało również nie być patriotów, czyli systemów antyrakietowych przekazanych na Ukrainę. Dopięliśmy tego razem z naszymi sojusznikami amerykańskimi. Miało nie być czołgów Leopard. Nasza aktywność dyplomatyczna, nasze działanie, moje bardzo liczne rozmowy, rozmowy pana prezydenta Dudy doprowadziły do tego, że cała koalicja państw na arenie międzynarodowej zdecydowała się na przekazanie dodatkowego wsparcia dla Ukrainy. Ba, kilka miesięcy temu pan Tusk mówił, że nie będzie ciepłej wody w kranie. To jego hasło. Pamiętacie Państwo, że oby przynajmniej była ciepła woda w kranie i straszył, że tej ciepłej wody nie będzie. Szanowni Państwo, jest węgiel, jest ciepła woda w kranach. Jest pracujący rząd, który stara się wszystkie te problemy rozwiązywać, a nie siedzieć z założonymi rękoma. Drodzy Państwo, inflacja jest poważnym, bardzo poważnym problemem w całym świecie, w całej Europie i także w Polsce. Wiem doskonale, że pojawiają się
ze strony Platformy. Zresztą chyba też pan Tusk mówił o tym, że bochenek chleba będzie po 30 zł. Jeśli sobie dobrze przypominam, taką cenę użył. 30 zł. Pojawiają się w internecie informacje, że bochenek kilogramowy, bochenek chleba kosztuje kilkadziesiąt złotych. To są fake newsy. Bochenek chleba można przeciętnie kupić, kilogramowy bochenek chleba można przeciętnie kupić za 5 do 6 zł, czasami odrobinę taniej, czasami odrobinę drożej. Ale jest jedna ważna dana statystyczna, jedną daną jeszcze chciałbym Państwu przekazać, jedną informację. Otóż jest coś takiego jak liczba bochenków chleba, którą można kupić za cenę minimalną. Można sobie to łatwo przeliczyć. Otóż mimo tej inflacji, podwyżek cen, w czasach rządów Tuska i Platformy Obywatelskiej można było kupić mniej bochenków chleba za płacę minimalną niż dzisiaj, za tą płacę minimalną, którą my wdrożyliśmy. Drodzy Państwo, drodzy rodacy, mimo tych wielkich zmian na świecie, geopolitycznych zagrożeń, my patrzymy też na ludzkie sprawy, na sprawy każdego człowieka, na to, co boli każdy polski dom, na to, co boli każdą polską rodzinę. I dlatego nie zostawimy nikogo samemu sobie. Staramy się wszystkim pomóc i będziemy zawsze robić wszystko, żeby praca była możliwie w każdym polskim domu, żeby chleb był w każdym polskim domu i żeby w każdym polskim domu było godne życie. Bardzo dziękuję, panie premierze. Proszę o zabranie głosu ministra rozwoju i technologii, pana Waldemara Budę. Szanowni Państwo, proponowane przez pana premiera, przez rząd rozwiązanie będzie polegało rzeczywiście na obniżenie ceny gazu dla piekarni, dla małych, rodzinnych piekarni, nawet dwu- i trzykrotnie w stosunku do tego, co dzisiaj jest proponowane na rynku, ile cena rynkowo gazu kosztuje. Wiemy dlaczego, dlatego że rzeczywiście pieczywo i chleb jest podstawowym produktem, którego po pierwsze nie może zabraknąć, a po drugie musi być w rozsądnej cenie. I kibicowanie opozycji kolejnym problemom Polaków, żeby rzeczywiście chleb był bardzo drogi albo żeby był mało dostępny, no w tym przypadku również się nie ziści, ponieważ piekarnie od 1 kwietnia będą mogły oczekiwać gwarantowanej ceny za gaz 200 zł 17 za megawattogodzinę. Bardzo prosta konstrukcja, w jeden wniosek do operatora, który będzie oceniał z punktu widzenia spełnienia kryteriów, czyli PKD piekarni, jakby w ogóle trudnienie się działalnością piekarniczą. Nie ma problemu z punktu widzenia chociażby podmiotu, w którym tutaj jesteśmy. Takie PKD jest głównym PKD wykonywanej działalności. Dedykujemy tę pomoc małym, średnim, rodzinnym piekarniom. Nie chcemy wspierać też ogromnego biznesu, czyli chociażby ogromnych wypieków, które mają miejsce w marketach. To jest nietradycyjny wyrób. Nie chcielibyśmy, żeby tego rodzaju produkty były wspierane. Rodzinna piekarnia, tak jak tutaj, wielopokoleniowa, ona na taką pomoc będzie mogła liczyć od 1 kwietnia. Rzeczywiście poruszamy tu się w bardzo wąskich, sztywnych regułach Komisji Europejskiej, gdzie jakakolwiek pomoc wskazywana na rzecz przedsiębiorców jest reglamentowana, ma pewne rodzaje obostrzenia, więc tutaj zastosujemy ten mechanizm de minimis, czyli do 200 tysięcy euro pomocy maksymalnej, bez notyfikacji. W tym ramach musimy się poruszać, ale dla małego, średniego, mikroprzedsiębiorcy, często dla małych manufaktur, czyli produkujących tylko i sprzedających w jednym punkcie, często nawet w miastach spotykamy się z bardzo małymi wytwórcami, oni również będą mogli liczyć, jeżeli technologia produkcji opiera się o gaz. W większości piekarni opierają się o gaz, te, które opierają się o prąd, przypomnijmy tylko, taryfa dla mikro, małych, średnich przedsiębiorców i prąd na poziomie 785 zł rozwiązuje ten problem, natomiast była luka rzeczywiście w stosunku do gazu piekarni wykorzystujących gaz i dzisiaj to rozwiązanie odpowiada na te oczekiwania i te problemy, które mogłyby się pojawić, więc mamy bardzo uspokajający komunikat, zarówno pieczywo, jak i inne wyroby, które są produkowane w takich obiektach jak tutaj ta piekarnia, będą miały stabilizowaną cenę gazu, co przyczyni się do racjonalnej, rozsądnej ceny produktu końcowego dla klienta, dla obywatela. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Proszę o zabranie głosu podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pannę Annę Łukaszewską-Trzeciakowską.
Szanowni Państwo, rzeczywiście, tak jak mówił Pan Premier, ten rząd stara się być blisko ludzi. My to wsparcie we wszystkich źródłach ogrzewania, jeżeli chodzi o ograniczenie wzrostu cen prądu, energii elektrycznej, gazu, ciepła, węgla, peletu, drewna kawałkowego, oleju opałowego i wszystkich innych źródeł ciepła, prądu, jeżeli się grzejemy prądem, przygotowaliśmy, przeprowadziliśmy, przeprocedowaliśmy. Małe i średnie przedsiębiorstwa objęte są, jak powiedział pan minister, ograniczeniem ceny energii elektrycznej do 795 zł. To jest bardzo ważne wsparcie. Dzisiaj ta oferta, którą zapowiedział pan premier, przygotowana wspólnie z ministrem Budą przez dwa resorty, tak wpisuje się w cały ten bardzo szeroki wachlarz. Myśmy wskazywali, jak wiele tego wysiłku było i jak bardzo staramy się, żeby każdy Polak i każda Polka byli zaopiekowani, jeżeli chodzi o tą zimę. Ta gra strachem, która była prowadzona w zeszłym roku, że nie będzie właściwie niczego. Nawet było przywoływane, że nie będzie prądu. Proszę Państwa, to wszystko się nie sprawdziło. To była narracja suflowana ze wschodu, niesprawdzona i ona się nie będzie sprawdzać. Nawet jeżeli jedna osoba w Polsce nie jest zaopiekowana i dostaniemy taki sygnał, zaopiekujemy się również tym gospodarstwem domowym, tym przedsiębiorstwem. Ta oferta dla piekarzy jest w tej chwili ofertą, która wskazuje, że ten symbol w polskiej kulturze i dla nas wszystkich, jakim jest chleb, jest dla nas bardzo istotny i od 1 kwietnia do końca roku cena gwarantowana na tym samym poziomie, na którym mają gospodarstwo domowe, która redukuje koszty paliwa dla przedsiębiorców, którzy trudnią się wypiekiem chleba, spadnie czasem trzykrotnie, czasem nawet więcej, w zależności od tego, jakim kontraktem zasługują. Wejdzie w życie, zaopiekuje tą część rynku i jesteśmy przekonani, że kolejne rozwiązania w ramach stabilizacji się nas wszystkich, tego całej gospodarki, będą wprowadzane. Bardzo było ważne dla naszego wroga, który prowadzi wojnę energetyczną, to żebyśmy my się przestraszyli i przez to byli bardziej spolegliwi. No nie przestraszyliśmy się, nie jesteśmy spolegliwi, jak mówił pan premier, i wszystko jest i będzie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu współwłaściciela piekarni Żytnia, pana Krzysztofa Rasińskiego. Witam pana premiera Mateusza Morawieckiego. Witam państwa ministrów w piekarni Żytnia Krzysztof i Wojciech Rasińscy w miejscowości Dąbrówka koło Radzymina. Jesteśmy firmą, jak pan premier wspomniał, ponad 30 lat stażem w danej dziedzinie. Jesteśmy firmą rodzinną, zaopatrujemy rynek lokalny w świeże pieczywo. Dostawy są codziennie, na bieżąco. Nasza produkcja opiera się właśnie, jak pan premier wspomniał, na gazie. Mamy na razie ceny stabilne. Chciałbym jeszcze wspomnieć też, korzystaliśmy z pomocy rządowej o dopłatach dla pracowników nieobjętych zwolnieniem i zwolnieniem. Korzystaliśmy z tego programu w 2020. Chciałbym też wspomnieć, że tak bardzo dobrym echem wśród przedsiębiorców jest ten program zerowa stawka na artykuły spożywcze. Też pozwoli nam to jakoś, wiadomo, sytuacja jest na świecie, wojna na Ukrainie, jakoś przetrwać ten najgorszy okres w naszej działalności. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, mamy czas na kilka pytań. Proszę o zachowanie zasady, jedno pytanie na redakcję. Proszę o wskazanie konkretnego odbiorcy pytania. Dzień dobry, witam serdecznie. Anna Udakowska-Somaini, TVP Info. Moje pytanie jest na pograniczu polityki i ochrony środowiska, bo w ramach programu Czyste Powietrze część użytkowników postanowiła zastąpić węgiel gazem, no ale tymczasem, jak słyszymy ze źródeł bliskich Komisji Europejskiej, montaż kotłów gazowych ma być zakazany od 2027 roku w nowych budynkach, a 3 lata później w tych modernizowanych. Zatem na ile realne są to terminy, na ile jest to jeszcze rzecz negocjowalna? No i kolejne pytanie dotyczy pieców bezklasowych, czyli kopciuchów, bo no, teoretycznie na przykład w naszej stolicy miało ich nie być do 2020 roku. Tymczasem mamy 2023 rok i ponad 4,5 tysiąca tak zwanych kopciuchów. No i stąd moje pytanie, może te
kary za użytkowanie pieców bezklasowych są zbyt niskie, może kara od 500 do 5000 zł po prostu nikogo nie odstrasza. Dziękuję. Zdajemy sobie sprawę z tego, że Unia Europejska cały czas wzmacnia tą politykę klimatyczną. My jesteśmy bardzo aktywni, żeby racjonalne argumenty z naszej strony były wysłuchiwane i mamy tutaj sukcesy, chociażby price cap, czyli maksymalna cena na gaz w Europie, która została wynegocjowana przez naszą koalicję i funkcjonuje. My cały czas jesteśmy w dialogu na temat rozwiązań, które po wojnie, bo wojna zmienia wszystko, jak my mamy wojnę energetyczną, zracjonalizują politykę klimatyczną. Ona jest oczywiście istotna, ale musi być racjonalna, a suwerenność Polski musi być istotna. W tym roku skupiamy się na tym, żeby nikomu z nas ta wojna nie wyrządziła dużej krzywdy, nikomu z nas Polaków. I to jest nasze zadanie, ale nie spuszczamy z oka również tych regulacji, które się toczą równolegle. Pracujemy na poziomie unijnym, nie wyrażamy zgody na rozwiązania, które uderzą w polską suwerenność i są po prostu nieracjonalne. Teraz jesteśmy w czasie dyskusji na temat nowego modelu rynku, bo ta cena marginalna wyznaczana przez gaz, który miał być takim paliwem przejściowym, tanim i dostępnym, tą kroplówką toksyczną ze wschodu. I w tych rozmowach jesteśmy bardzo aktywni, współpracujemy z naszymi partnerami z krajów bałtyckich. Tworzymy koalicję tak, żeby każdy z nas oddychał świeżym, czystym powietrzem, bo to jest bardzo ważne, ale jednocześnie, żeby zachować tutaj racjonalność, rozsądek i miks, który spowoduje, że następna wojna energetyczna, jeżeli ktokolwiek by chciał ją wywołać, Polaków, a nie Europy, nie dotknie w tak znacznym stopniu jak ta. Następne pytanie. Jeśli chodzi o Kopciuchy i Warszawę, bo to jest wyjątkowa sytuacja. Są programy rządowe, jak program, który dzisiaj dedykowany wymianie kopciuchów, natomiast zawsze potrzebna jest pewnego rodzaju koordynacja ze strony samorządu, ze strony miasta. I w przypadku Warszawy zapowiedzi nawet kampanijne Rafała Trzaskowskiego wskazywały na to, że już dawno żadnego kopciucha w Warszawie nie powinno być. Natomiast co się okazuje, większość kopciuchów w Warszawie jest w lokalach komunalnych. Więc tutaj wielki wyrzut do polityki prowadzonej przez miasto i Rafała Trzaskowskiego, że nawet od siebie nie zaczął, już nie mówię o namawianiu i koordynowaniu tego na rzecz obywateli, ale nawet własnych lokali nie zmodernizował, własnych kotłowni i większość, można powiedzieć, emisji z domów indywidualnych w Warszawie związana jest z lokami komunalnymi. I myślę, że tutaj trzeba mobilizować władze miasta Warszawy, żeby jak najszybciej rozwiązały ten problem. Bardzo dziękuję. Następne pytanie. Dzień dobry, Paulina Flory z TVN24. Ja mam pytanie do pana premiera. Chciałabym zapytać, bo na początku tej konferencji pan powiedział, że mierzymy się teraz z dużym kryzysem, a jednocześnie pan minister Przemysław Czarnek przekazuje 40 milionów złotych na siedziby dla organizacji, tutaj cytuję, nielewackich, dla fundacji, które zajmują się edukacją. No i chciałabym zapytać, co pan zamierza zrobić w tej sprawie, bo wiemy, że opozycja złożyła wniosek do CBA, do Najwyższej Izby Kontroli. Czy w takim razie będzie być może jakaś dymisja ministra Czarnka, albo po prostu jakieś konsekwencje? Zamierzam podziękować panu ministrowi za to, że stara się według bardzo jasnych, bardzo transparentnych i uczciwie dla wszystkich obowiązujących kryteriów stara się wspomagać różne organizacje pozarządowe. Szanowni państwo, proszę przyjrzeć się wyraźnie kryteriom, przecież one były zawsze wszędzie, zawsze dostępne dla każdego. Każdy mógł aplikować. I być może są organizacje, które wcześniej w czasach Tuska i Platformy Obywatelskiej miały bardzo duży dostęp do środków i teraz są niezadowolone. Ja mogę powiedzieć, że ogromna większość organizacji patriotycznych nie miała dostępu do środków. Pamiętam o tym doskonale, ponieważ jako prezes Banku Zachodniego 10 lat temu bardzo wiele takich organizacji zwracało się do wówczas kierowanej przeze mną organizacji, wówczas kierowanej przeze mnie firmy o wsparcie. I narzekały bardzo te organizacje, że nie ma możliwości pozyskania środków, nie ma programów. Dzisiaj te programy są, one są rozwijane. To jest Narodowy Instytut Wolności, to są właśnie programy różnego rodzaju w Ministerstwie Edukacji, Nauki i w wielu innych resortach zresztą również. I one są zawsze oparte o kryteria jasne, dostępne dla każdego, więc myślę, że będziemy po prostu starali się jeszcze szerzej nagłaśniać tego typu programy, aby każdy miał możliwość skorzystania ze środków.
Proszę bardzo, dziękuję. Kolejne pytanie. Ja, Magdalena Pernet, Polsat News. Ja również mam pytanie do pana premiera w sprawie opodatkowania zbiórek, tych zmian w prawie, ponieważ po pierwsze pytanie, jakie zmiany teraz rząd planuje wprowadzić, żeby tego opodatkowania zbiórek chociażby na leczenie nie było? I pytanie, jeżeli intencją rządu nie było wprowadzenie opodatkowania, to jak to się stało, że jednak to się, ten temat się pojawił? Dlaczego tak się stało? Żadnego nowego opodatkowania na rzecz zbiórek nie będzie. Wracamy do takiego stanu, jaki był wcześniej. Myślę, że trzeba powiedzieć uczciwie, że nadgorliwość niektórych urzędników, ale też być może dobra wola, chcieli coś uszczelnić, zmienić, doprowadziła do tego zamieszania, którego już nie ma, ponieważ tak jak powiedziałem wczoraj, ta powiększona kwota darowizn pomiędzy osobami indywidualnymi, obcymi względem siebie, nie będzie się wiązała z opodatkowaniem kwotą powyżej jakiejś maksymalnej puli środków pozyskanych przez daną osobę.